Dzisiaj o książce, która niby jest o futbolu, ale futbolu w kontekście polityki, tożsamości, tego jak to na siebie oddziałuje i jak jest wzajemnie wykorzystywane. Serdecznie zapraszam. Cześć, ja nazywam się Krzysiek, widzimy się na kanale książkowym w cyklu Literacki Zoom. Dziś opowiem Wam o książce Mecz to pretekst Michała Kołodziejczyka i Anity Werner. Anitę Werner doskonale znacie i chyba nie spodziewaliśmy się, że pójdzie w taki temat ze swoim życiowym partnerem. Piłka nożna jest jednym z tematów, które i hobby, którym sam się interesuję, więc nieprzypadkowo wybrałem tę książkę. Ale to nie jest książka o futbolu dla ludzi, którzy lubią futbol, tylko dla tych. Zdecydowanie ona pokazuje więcej. Autorzy przedstawili nam 6 krajów, 6 klubów, 6 przestrzeni, w których ten futbol miesza się z polityką w różnych sferach i różnie jest wykorzystywany. Tak jak mamy to w tytule, mecz to pretekst. Przedstawiają Izrael i klub Beitar Jerozolima. Przedstawiają Bilbao, czyli baskijską część Hiszpanii, części Francji. Macedonię, Kosowo i Sarajewo, jeszcze jugosłowiańskie, a później bośniackie. W tych historiach widzimy, że futbol to nie tylko piłka, nie tylko sport i nie tylko zajęcie dla osób, którzy się tym interesują, ale to coś więcej. Futbol wykorzystują politycy albo, tak jak w przypadku Izraela, osoby, które chcą wejść do polityki. I może, żeby Was zainteresować, to opowiem właśnie fragment z tej pierwszej historii o Bejtarze Jerozolima, który może być trochę bliski nam, bo sama nazwa Bejtaru i sam Bejtar nie powstał w Polsce, ale ten ruch rozwijał się w Polsce przed II wojną światową i ta nazwa w Izraelu pojawiła się właśnie zaszczepiona z Polski. Autorzy opisują przyjazd rosyjskiego miliardera do Jerozolimy, który kupuje klub, żeby przypodobać się tamtejszej społeczności i wykorzystać to w wyborach na burmistrza Jerozolimy. Nie udaje mu się tego zrobić, a przy tym zaczyna strasznie mącić w tym, co zastał. Mamy tam fanatycznych kibiców, którzy nazywają się bardzo ładnie La Familia, ale to tak naprawdę tutaj nic nie znaczy, bo Beitar jest klubem, który nie zatrudnia w swoich, jako piłkarzy, żadnych Arabów ani muzułmanów. Rosyjski magnat sprowadza dwóch muzułmanów na złość kibicom z Jerozolimy. Tylko po to, żeby doszło do zamieszek i do tych zamieszek dochodzi. Dzieją się sceny naprawdę obrazoburcze. To wykorzystywanie na przykład w Sarajewie widzimy z trochę innej strony. W Sarajewie autorzy przedstawiają zupełnie inną sytuację, bo pokazują na początku ten futbol, który jest wykorzystywany do tego, żeby odciągnąć młodych ludzi do patrzenia na sceny wojny. Jakby hobby, pasja, którą jest piłka nożna, powoduje, że nie mają dostępu do tych obrazów. Później we wspomnieniach pojawiać się będą właśnie bramki, a nie ciała na ulicy. Futbol to jedna z pasji i każdą pasję można w ten sposób wykorzystać. Tutaj mamy jednak pasję, która przecież rozlewa się na miliony ludzi na całym świecie. Do tego dochodzą duże pieniądze, skoro dużo osób jest tym zainteresowanych.
I to ma wszystko szersze konteksty. Jak wspomniałem, autorzy przedstawiają nam 6 punktów na mapie świata, w zasadzie Europy z poboczami, bo, czy Izrael możemy traktować tutaj jak Europę? Trochę możemy, dlatego, bo reprezentacja Izraela startuje w europejskich kwalifikacjach, a nie w kwalifikacjach na tamtejszym kontynencie, też przecież ze względów politycznych. I te konteksty też widać w Polsce, bo mamy Wisłę i Krakowie i ten konflikt kończący się maczetami też wyrastał już grubo tylko za bijatyki kibiców, a był związany z działalnością mafii. Pogoń Szczecin, nazwa pochodzi od pogoni lwów, gdzie lwowiacy po prostu przez różne miasta od Wrocławia po Szczecin właśnie trafiali i tak nazwali swój klub na pamięć Pogoni Lwów. Więc te konteksty historyczne, polityczne przenikają się w różnych sferach piłki nożnej i dlatego warto to śledzić. Bardzo dobrze moim zdaniem przedstawili to autorzy w tej książce, przeprowadzając masę rozmów z bardzo ciekawymi osobami, bo mamy i właścicieli wielkich klubów, mamy i piłkarzy, którzy występowali w Polsce, Bośniaka, którego pewnie sporo kibiców piłkarskich jeszcze pamięta z boisk piłkarskich. Mamy wreszcie epizod Artura Boruca w Szkocji, jak występował i pokazanie jego zachowania na tle tego konfliktu Celtic Rangers. Tego, czego mi trochę zabrakło, to oczywiście mówiąc o płynności gatunku reportażu i tak dalej, to trochę zabrakło mi autorów, bo ich mamy bardzo wycofanych. Mamy tą formę my, że my spotkaliśmy się z tym i tym, ale samych tych postaci nie widzimy. Wypowiadają oni swoje zdanie. Super, pojawiają się zdania dość mocne, czy opinie o ludziach, z którymi akurat rozmawiają i to są często ostre opinie, takie, które założyli chyba, że ci ludzie ze względu na barierę językową po prostu tej książki nie przeczytają, aczkolwiek chciałbym poznać trochę losy ich podróży tymi wszystkimi miejscami i więcej wrażeń, na przykład z meczy, na które chodzili. Książkę Mecz to pretekst polecam nie tylko fanom piłkarskim, ale fanom reportażu, a tych na pewno nie brakuje. Dzięki serdeczne.